Cześć, tu Lenusia Czarusia. Dawno mnie nie było, ale dzisiaj będziemy nagrywać Baby Ball, jak jeżdżą konno. Ala, pobawmy się konikami. Okej. Ja będę mamą. Dobrze, a ja mogę być tatą? Tak. Dobra. Podzielmy się, żeby każdy miał porówno. Ja będę miała chłopaka, ty będziesz miała dziewczynę. A ten będzie tutaj stał. Uwielbiam koniki, uwielbiam. A wiesz, Ala, że ja dzisiaj idę na jazdę konno? A czy ja mogę z tobą? Tak, tylko zapytaj się mamy. Dobrze. A chcesz pojeździć konno? Bardzo. Ale wiesz, że konie są większe niż tutaj. No coś ty, dużo większe. Dużo większe, one są większe ode mnie. A ja się boję troszeczkę. Ale Ala, ja idę na jazdę konną, nie musisz jeździć. Dobrze, dobrze. Ale musisz się też przebrać. Ja przebrać? A po co? A w co? Musisz mieć obcisłe leginsy, no i kask. Kask? A jak nie? I kalosze. A ja nie będę jeździć. A po co mi kalosze? Kalosze dlatego, bo jak wdepniesz w kupę, to co? W kupę, a fu! No więc lepiej wziąć kalosze. Lila! Szykujemy się na jazdę! Dobra! Jak widzicie, tutaj trzeba mieć taki strój, kalosze, kask, czyli toczek z takiego milutkiego materiału. Ala jest jeszcze za mała, żeby jeździć konno, więc ma jeszcze jakiś kask, coś w tym stylu, ale jeszcze jest za mała, bo ma dopiero 2 lata. Dziewczynki, gotowe jesteście, ubrane, naszykowane do jazdy? Tak, Ala też chce jeździć na koniu. A ubrała się odpowiednio? Tak, ma kask i takie kalosze na zimę. Dobrze, to schodźcie na dół, czekam na was, jedziemy do stadniny. Dobra. Ala, to jest mój koń, na którym będę jeździć. Ojejku, jaki piękny. Chcesz mu dać marchewkę? Oczywiście, bardzo. Tutaj masz marchewki, możesz dać mu. I zobacz, jak ładnie rży. Ojejku, boję się, ja się wystraszyłam. Nie bój, Ala się, on się cieszy z tego powodu. Jak rży, to się cieszy. Nie bój się go, on jest po prostu takim zwierzęciem. A jak on ma na imię? Małgosia. Małgosia, jak ładnie. To chcesz mu dać na marchewkę? Troszkę się boję, ale chcę. To czekaj, dam marchewkę. Zobacz. No to chcesz? Tak, bardzo. Dobra, dam ci marchewkę. No i teraz możesz nakarmić go. Ojej, on mnie polizał mnie. On się cieszy. No to teraz będziesz siadać. A co ja będę robić? Będziesz patrzeć. A czy tutaj są jeszcze jakieś inne koniki? Źrebaczek. O ja to ja chętnie w tym czasie pobawię się ze źrebaczkiem. Dobra, to teraz Ala się troszeczkę przesuń, bo muszę wsiąść na niego. Okej. A wiesz, Ala, że jutro mam zawody? Zawody? Jakie zawody? Zawody takie, wiesz, że trzeba przeskakiwać przeszkody, jest widownia, no wiesz, takie. I nie boisz się? Trochę się stresuję. A jesteś przygotowana? Teraz muszę się jeszcze przygotować. Okej, to ja się bawię z tym super ekstra malutkim kucykiem. Wiesz, jak ma na imię? Nie. To nie jest kucyk, tylko żrebak. No to żrebaczek malutki, jak ma na imię? Soraya. To ja się zajmę Sorają, a ty się ucz. Dobra. Jutro będziesz widzieć mnie, jak właśnie jeżdżę jeszcze. Będę kibicować. No, trochę się stresuję, nawet bardzo się stresuję. Teraz Lila się przygotowuje do jutrzejszych zawodów. Zobaczycie te zawody w innym odcinku. I oglądajcie, pa, pa!